Bajkę o aniołku. Był sobie mały aniołek, młodziutki i jeszcze niedoświadczony. Dlatego Pan Bóg posłał go do piekła, aby tam zobaczył ludzkie cierpienie i aby jego wewnętrzne światełko w piekielnych ciemnościach rozbłysło jeszcze bardziej. Idź tam i poczekaj, aż cię zawołam, powiedział Pan Bóg. Aniołek poleciał do piekła. Po pewnym czasie Pan Bóg zawołał go. Aniołek przyleciał ze łzami w oczach. Panie Boże, tam było tak strasznie, już myślałem, że o mnie zapomniałeś. Pan Bóg otarł łezki aniołkowi. Przecież ja o tobie nigdy nie zapomnę, mój drogi. A teraz mam dla ciebie zadanie. Już? Tak szybko? Przecież dopiero wróciłem z piekła. Tak, już teraz. Miłość nie odpoczywa. Popatrz na ten las, tam daleko. O tamtym? Przyjrzał się aniołek. Tak, chcę, abyś tam poleciał w pewne miejsce i wrócił wieczorem. Pan Bóg wskazał aniołkowi, gdzie dokładnie ma polecieć. Aniołek już się poderwał do lotu, ale Pan Bóg jeszcze go zatrzymał i kiwnął palcem. Aniołek podleciał do niego i nachylił główkę. Pan Bóg go pocałował w czółko i aniołek poleciał z tym błogosławieństwem. Doleciał do lasu i wylądował w samym jego środku, tam, gdzie mu Pan Bóg kazał. W lesie było ciemno i zimno. Rozejrzał się. Nikogo tam nie było. Zobaczył jedynie przebiegającą drogę. Usiadł na pieńku, znajdującym się przy niej. Miał czekać do wieczora. Las był tak gęsty, że promienie słoneczne prawie nie docierały do niego. Zapalił więc swoje wewnętrzne światełko. Z braku słońca w lesie było zimno, ale aniołek otulił się swoimi skrzydełkami i już było mu ciepło. Kiedy tak siedział, zobaczył, że drogą ktoś idzie. Była to dziewczynka. Przeszła bez słowa obok niego. Aniołek wstał i zaczął iść za nią. – Co tu robisz sama w tym lesie? – zapytał. – Idę! – wzruszyła ramionkami dziewczynka. Aniołka trochę zdegustowała jej ignorancja, ale znowu zapytał. – A gdzie idziesz? – Tam! – pokazała paluszkiem koniec drogi. Aniołek zaczął tracić cierpliwość. A możesz mi dokładniej odpowiedzieć? Idę na pole. Jak chcesz, to mogę cię odprowadzić na koniec lasu. Tu jest trochę strasznie. Dziewczynka znowu wzruszyła ramionkami. Aniołek, jako że aniołki ze swojej natury są dobre, poszedł z nią na koniec lasu. Potem wrócił na swój pieniek. Po pewnym czasie dziewczynka wróciła z pola i znowu go minęła. A teraz gdzie idziesz? Tam. To znaczy? Do domu. Aniołek już nie pytał, tylko odprowadził ją na drugi koniec lasu. Dzień się skończył i wreszcie wrócił do nieba. No i jak było w lesie? Zapytał Pan Bóg. Strasznie. Coś tam jeszcze było? Nic, tylko mała dziewczynka. Odprowadziłem ją z jednego końca lasu na drugi. No to chyba już wiesz, jakie masz zadanie. Chcę, aby się tak przeprowadzał codziennie. Aniołek tak też zrobił. Każdego dnia latał na jeden koniec lasu, aby dziewczynkę przeprowadzić na drugi jego koniec. Rano na pole, a wieczorem do domu. Pewnego dnia przyleciał do Pana Boga niezadowolony. Co się stało? Zapytał Pan Bóg. Oj, bo ta dziewczynka wolno idzie i co jakiś czas się potyka. No ale z ciebie samolot, aniołku. Ty widzisz drogę, bo masz w sobie światełko. Dlaczego nie oświecisz jej drogi? Dlaczego nie podasz jej ręki, żeby się nie potykała? Miłość nie szuka swego. Następnym razem aniołek rozświecił dziewczynkę drogę i podał jej rękę. Rączka dziewczynki była lodowata, więc otulił ją swoim puchowym skrzydełkiem. Po jakimś czasie znów przyleciał do nieba niezadowolony. Co tym razem? Zapytał znowu Pan Bóg. No, bo inne aniołki to pilnują dzieci, które mieszkają bliżej i nie muszą latać do tego lasu i te dzieci są weselsze. Mnie to nie przeszkadza, ale co te aniołki sobie o mnie pomyślą? U ptasku, kiedy ja stałem się człowiekiem, nie przejmowałem się tym, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Kiedy aniołek to usłyszał, też przestał się przejmować. Kolejnym razem aniołek marudził. No, bo ona wcale się nie uśmiecha. A może ona już taka jest? Nie wymagaj więc tego od niej. Miłość wszystko znosi. Innym razem Pan Bóg usłyszał.
Ona wcale mnie nie słucha, kiedy do niej mówię. Przecież ja cię nie wysyłam do niej, abyś jej prawił kazania, tylko żebyś był dla niej wsparciem. A może to ty jej nie słuchasz? Miłość jest cierpliwa. Minął pewien czas i znów aniołek wylewa swoje żale. No bo ona odzywa się do mnie tylko jak czegoś chce ode mnie. A wiesz, po co ja zszedłem na ziemię? Po to, aby służyć ludziom, a nie po to, aby mi służono. Pewnego dnia aniołek zamiast lecieć do lasu, pojawił się rano w niebie. A dlaczego nie jesteś w lesie? Zapytał Pan Bóg. Bo dziewczynka powiedziała, że dziś nie idzie na pole. Ale o tej porze twoje miejsce jest w lesie. Leć tam szybciutko. Aniołek poleciał i ku swemu zdziwieniu zobaczył, że dziewczynka jednak idzie na pole. A ty chyba mówiłaś, że dzisiaj nie idziesz? Ja tak mówiłam? Zmieszała się. Pod wieczór przyleciał smutny do nieba. Panie Boże, dziewczynka chyba mnie okłamała. Jesteś tego pewny? No właśnie nie i teraz nie wiem, co mam robić. Przejąłeś się, bo cię okłamała? Nie, bo obawiam się, że nie jestem jej potrzebny i chciała się mnie pozbyć. Pamiętasz, kiedy święty Piotr wyparł się mnie ze strachu? Ludzie czasem kłamią, bo się boją. Ja Piotrowi wybaczyłem. Ty też leć do niej i pokaż jej, że nic się nie stało i że dalej może na ciebie liczyć. Po jakimś czasie aniołek przyleciał do nieba bardzo zatroskany. Co się stało? Jesteś dziś inny niż do tej pory. Panie Boże, bo w tym lesie jest tak ciemno i zimno, a tu w niebie jest tak dobrze. A jakbym zabrał dziewczynkę do nieba? Skąd taka zmiana u ciebie? No, bo ja jej potrzebuję, bo dzięki niej staję się lepszy. Widzisz, aniołku, ja już o niej myślałem jeszcze zanim ciebie ukształtowałem, ale cieszę się, że i ty ją pokochałeś. Niestety ty jesteś aniołkiem i latasz sobie w niebie, a ona jest człowiekiem i musi zostać na ziemi. A jak myślisz, co mógłbyś zrobić w tej sytuacji? Aniołek pomyślał chwilę i powiedział... Mogę dalej prowadzić ją i oświecać jej drogę, aby nabrała siły na dalsze życie. A co zrobisz, jeśli dziewczynka nie będzie chciała twojej pomocy? Wtedy odlecę, ale nie za daleko, żeby mogła mnie zawołać. Dobrze myślisz, zrób tak. Aniołek zerwał się, aby polecieć do lasu, ale Pan Bóg znowu go powstrzymał. Wrócił się więc, nastawił czółko do pocałowania Panu Bogu i poleciał. A Pan Bóg uśmiechnął się do siebie i zdmuchnął sobie piórko z nosa, bo aniołek tak pognał, że kilka z nich pogubił.